Witajcie! W dzisiejszym odcinku odkręcamy koła, będziemy próbowali, widzicie, wziąłem palnik, bo przed wyjazdem jeszcze popsikałem śruby substancją, bo się nie dało to absolutnie niczego ruszyć. No i teraz słuchajcie, jeszcze zanim użyjemy tego, o widzicie, kupiłem sobie jeszcze taką przedłużkę za 7 zł. I zobaczymy, czy trzeba to grzać, czy nie. O ty kurczak. O, no puściło. Elegancko, widzicie? Posiedziało na tym dobre 10 dni i odpuściło. Zobaczymy tą. O, jest. No poszło. Tylko czy ja do... Aha, bo ja tutaj z całą tą felgą odkręcam. No i dobrze, że nie będę tych gwiazdy. Jest, poszło. No to dobra. Wobec tego odkręcę te koła i pakujemy do samochodu. Trzeba będzie zawieźć się do wulkanizatora. No, jedne śruby już odkręciłem, słuchajcie, tutaj z tego koła i powiem szczerze, że nawet całkiem fajnie poszło. Wniosek jest taki z tego wszystkego, doświadczenie kolejne, które w mojej pracy mechanicznej, że po psikaniu substancją na odkręcanie zostawić to na jakiś czas. Nie odkręcać od razu. I wtedy idzie bardzo łatwo. Patrzcie, jak ona się sama po prostu już obraca. To już popuściłem wcześniej, ale już idzie praktycznie leciutko. No i słuchajcie, po ostatnim, co chciałem wam powiedzieć jeszcze, po ostatnim live'ie, tam Polish, The Polish 121 chyba, tak? Jak ty masz tego nika? Bo tak z pamięci w tej chwili mówię. Mówi, żeby sprzedać tam parę tych ciągników i tak dalej. Coś zainwestować w gospodarkę. I powiem szczerze, że pomysł dobry. Tak w tej chwili patrzę chociażby tutaj na Zetora tego 49 rok. Na tej dużej misce. To jest fajny temat. On zresztą jest sprawny, co ciekawe. Ja wam pokażę, bo ja już go kiedyś pokazywałem na którymś z filmów. To jest ten, widzicie, z tą prostą osią. O, 49 rok z tabliczką, numer 12000, coś tam, nie pamiętam dokładnie. Tu ma silnik Golfa albo Audi, nie wiem. Zapakowałbym mu, słuchajcie, teraz akumulator, odpalę i jadę. Także on jest w takim stanie. Przy czym z tym silnikiem Golfa. Także może i jego też w sumie, no bo z jednej strony te wszystkie ciągniki nie są mi potrzebne. Znaczy i część mógłbym sprzedać, rzeczywiście trochę bym w gospodarkę zainwestował. Ale to muszę przygotować do sprzedaży. Oczywiście zaraz się odezwą głosy, że handlarz i tak dalej, że będzie hejt po całości. Ale to tak już jest, że zawsze znajdzie się jakiś delikwent do komentowania, bo tych nie brakuje. Do doradzania jest też bardzo dużo ludzi. A gdzieś tak właśnie tak cytuję teraz z tego rysunku, co widziałem, czy takiego zdjęcia, już nie pamiętam w tej chwili. O, a do pomagania to tam jest dwóch, najwyżej trzech. Także tak to wygląda. No ale takie życie, słuchajcie, to nie ma się co po prostu dziwić. O ty kurczę. O. Ale w każdym razie tutaj propozycja kolegi Polish, The Polish 122 chyba, tak? To jest bardzo rozsądna. Jakby to kurczę blade ożenił ze 3 zetory, kasę by to przyniosło. Byłoby jak zainwestować. I wtedy gospodarka by się zaczęła jeszcze szybciej rozwijać. No i teraz będzie, słuchajcie, ściąganie kół obydwu. I się zastanawiam, jak. Plan jakiś jest. Tutaj położymy te nakrętki i tak dalej. No i powiem wam, naprawdę fajnie poszło, bo byłem przekonany, że ja tutaj będę się z tym mordował. No ale w sumie widzieliście, jedną ręką. Dobra, spróbuję to przechylić. Wtedy to stanie na tej obrotnicy. Koła będę miał w powietrzu.
pyk i powinny spaść obydwa. Ale tego nie będę nagrywał, jak ja się z tym szarpię. No i spróbujemy już drugie, jedno zdjęte. I drugie, chyba się cztery, słuchajcie, nie zmieszczą. A właściwie to chyba na pewno. Kurczę, lipnę to trochę, ale niech decyduje ten wulkanizator. Trochę to waży. Dobra, zapakowane. No, koła zapakowane. Tu piasty się dosyć ładnie kręcą. Zresztą one to jest wolnoobrotowe. Tutaj nie ma żadnych prędkości, więc nawet jak to się mówi, jakby łożysk tutaj nie było, to i tak pojedzie. No i co? Aha. Żeby nakrętek nie pogubić, to nakrętki zawsze muszą być na miejscu. Lekko je tylko tak o złapać i git. No i powiem wam, że myślałem, że to pójdzie gorzej, że tu się będę mordował. Widzieliście, wziąłem palnik, ale to nic. Przy okazji zapraszam was do live'u. Dzisiaj będzie. Znaczy dzisiaj będzie, w sumie, bo się filmik ukaże pewnie jutro. No, ale tych live'ów będę robił więcej. No i co jeszcze? Chciałem, żeby te live'y były z pola, słuchajcie, żebyście widzieli, jak to na żywo jest. Jak to się tam dzieje i co się dzieje w ogóle w polu. Ale nie ma zasięgu. No i nie chcę się połączyć, także jak chciałem wam zrobić ostatni live, właśnie co ustawiłem na 10:55, nie dało rady. Próbowałem wszystkiego, ale tak jak mi mówiliście, że żeby live się udał, musi być super zasięg. A ten zasięg po prostu jest tam słaby na polu i stąd nie wyszło. Dobra. To i teraz, no co, dwa jeszcze koła. No fajnie by było, żebym je, kurczę, zmieścił. By mi to bardzo, bardzo odpowiadało. Nie za jednym razem cztery kółka. Wszanić drugie, znaczy trzecie i czwarte, może by weszło. I spokój, a nie jeździć, nie? W prawo, w lewo. Dobra, najwyżej nie wrzucę, ale idę odkręcać jeszcze dwa. Cztery koła zdjęte, wrzucone do auta. Także nie było tak źle. Jedna felga, słuchajcie, mnie martwi, bo jest mocno przerzewiała i ona ma tam dziury na całym rancie. I nie wiem, czy wulkanizator coś z tym wymyśli. I może być problem, cholera. A to jest bardzo niedobrze, bo znowu z prostej rzeczy komplikuje nam sprawę z robotą. No niestety, mówiliście mi, że takie życie i że tak będzie. Więc właściwie nie mam pretensji do nikogo. Bo skoro tak jest, to tak musi być. Ale nic, poradzimy jakoś. Tu widzicie z bliska, jak jest zawieszony ten silnik. O, zobaczcie sobie jeszcze silnik tutaj. Widać go? Nie wiem, od jakiego to Golfa. Dla mnie to osobiście nie ma żadnego znaczenia. Czy odkręcić tam od tego, od obudowy. Tu odkręcić od miski. Wyjechać, rzucić oryginalne silniki po robocie. A z tego co mi wiadomo i zresztą wam tak samo, silnik do Zetora, to raczej, żeby go dostać, to nie przysparzę jakichś większych problemów. Także to jest najważniejsze. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Wybaczcie, że się przypomnę o łapkach, komentarzach i tak dalej, bo teraz ostatnio przez te parę dni kanał troszeczkę zaniedbany, nie było filmów, ale teraz będzie na pewno codziennie jakiś film, a może i nawet dwa razy dziennie, zobaczymy. Jeszcze się tu przejdę, zobaczę. Tu jest ten, tu jest to zawieszenie, trzeba tamto zamontować. Aha, tutaj, ale to
Oponę muszę przywieźć, to koło zjąć. Tu jest ciężka brona, tu kultywator, co chłopaki tam poprawiali. No porosło wszystko, porosło. To jest, widzicie, pogoda taka deszczowo cały czas. Zresztą teraz też przed chwilą zaczęło kropić, także może być różnie. No ale zobaczymy, może dzisiaj jeszcze wyjadę w pole z tym pługiem, co tutaj stoi, z tą dwójką i coś podziałamy. To tyle, słuchajcie, na razie w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!